Jo-ho-ho, jo-ho-ho, jo-ho-ho-ho-ho. O, dzień dobry. Witają was jak zawsze Brad Pitt i Marek Żyła. Dzisiaj mamy kolejne wyzwanie. Tak, śmieszne ubranie to wyzwanie. Nie, dzisiaj jest o żeglowaniu przecież. No tak, żeglowanie to wyzwanie. I z tym żeglowaniem to wcale nie jest takie łatwe. Chociażby same te słowa na statku, których ja kompletnie nie rozumiem. Na przykład szot, grot, szkot. Jaki szkot? W kietce taki. Aha, ale na przykład kompletnie bym tego nie rozumiał. Jakby ktoś mi zawołał, refuj szkota, to ja bym nie wiedział, co mam robić. Też nie mam o tym zielonego pojęcia. Poza tym trzeba mieć umiejętności. No tak, trzeba się wspinać na te wszystkie drabinki. Tak jest! Wejdzie się na taką górę, a tam, o matko, jak wysoko. Do tego trzeba mieć żelazny żołądek. I to wcale nie chodzi o to, że buja. Ja byłem kiedyś kucharzem na okręcie, wiem, co gadam. A do tego jeszcze bardzo, bardzo wiele przesądów. O, przesądy są najlepsze. Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład na statku nie wolno gwizdać. Jak ktoś gwizdzie, czeka go za to kara. Chyba, że nie ma wiatru. To wtedy se ten wiatr trzeba wygwizdać. To już nawet wikingowie wiedzieli. Albo jak ktoś kichnie na prawej burcie. A, sio! To jest szczęście. Na lewej to jest nieszczęście. A największym nieszczęściem jest kobieta na statku. Nie wolno. Nie może być kobiet na statku, bo potem się marynarze leją o te baby. Nie. Chodziło o to, że statek też był kobietą. Statek jest kobietą? No. Jak? No, Kopernik jest kobietą, to wiem, ale statek? O matko. I wtedy dwie kobiety zazdrosne o siebie, to nie było dość dobre wrażenie na morzu. O matko, no faktycznie. Albo karzeł. Nie, jaki karzeł? Taki mały człowieczek. Znaczy, że taki jak ja? Tak. Jak się pojawiał i wspinał na maszt, to znaczyło, że ciężkie losy dla statku. A jak zniknął, to że super. Nie, to że już nie ma żadnej nadziei. No to w takim razie, drodzy państwo, wy żeglujcie, a my spływamy. No to jo-ho-ho!